Fuerteventura jako wyspa jest wyspą wulkaniczną, znajduje się na niej sporo nieaktywnych wulkanów i udało nam się znaleźć jeden z ciekawszych, ładniejszych, który też jest ponoć według naukowców jednym z najmłodszych wulkanów na wyspie, który ma zachowany krater. Można na niego wejść, jest tam taras widokowy, mały taras widokowy i można spojrzeć w głąb zasypanego krateru. Cała podróż ponoć trwa tylko pół godziny. Zabieram was na wycieczkę. Jedziemy dzisiaj na plażę z Popcorn Beach, czyli zaliczymy klasyczne, turystyczne rzeczy właśnie na Fuerteventurze. Właśnie, bo nie mówi się Fuerteventura, tylko Fuerteventura. Sam się dopiero ostatnio dowiedziałem. Jak widzicie, pogoda nie jest najlepsza, nie jest słonecznie, jest trochę pochmurno. Mocno wieje, ale przy okazji nie jest jakoś strasznie zimno. I w drodze na Popcorn Beach zatrzymaliśmy się. Wybraliśmy w ogóle drogę, która jest trochę bardziej pewnie jakąś starą drogą i prowadzi przez naprawdę pustą przestrzeń. Przez w ogóle przestrzeń, teren, który wygląda trochę jak wyjęte z Marsa. I droga prowadzi nad samym oceanem. O, muszelka. Pierwsza muszelka, którą znaleźliśmy. Jest naprawdę, no, nie, dla mnie nie jest zimno. No, ten wiatr jest taki nieprzyjemny, ale z drugiej strony jest taki chłodzący, w porządku. Nie fascynuje mnie natura sama w sobie, nie interesuję się tym, ale właśnie takie rzeczy wzbudzają u mnie respekt wobec tego wszystkiego, co nas otacza. To jest chyba najfajniejsza opcja, jeżeli chodzi właśnie o wydawanie pieniędzy, to zwiedzanie, patrzenie na to, patrzenie na świat trochę z innego punktu niż ten dobrze nam znany domowy. A przy okazji cały czas patrzę pod nogi, bo nie chcę się wypieprzyć. Myślę, że doceniamy dzięki temu też to, co mamy, to na co nas stać i co możemy, bo o ile na przykład tu na tej wyspie jest fajnie, to totalnie nie chciałbym tu mieszkać i naprawdę czasami się zastanawiam, jak ludzie mogą funkcjonować i żyć w takich miejscach. Droga na naszej plaży koralowej, popcornowej, nie idzie nam zbyt szybko, bo co chwilę się zatrzymujemy, bo kurczę, nie ma co ukrywać, ale widoki są tu naprawdę ładne. Teraz zatrzymaliśmy się przy małej wioseczce, która ma taką właśnie swoją zatoczkę. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, o której mówiłem wcześniej, że o ile jest tu bardzo ładnie, nie wiem, czy są tu, mieszkają tu lokalni ludzie, czy są tu sami turyści, ale wyobrażacie sobie mieszkać w takim miejscu? Z daleka od wszystkiego, dosłownie wszystkiego, i z jednej strony macie ocean, a z drugiej strony macie to wszystko tutaj, czyli tak naprawdę nic, pustkę. A swoją drogą bardzo fajnie wyglądają te wulkany tam, tam i tam. Na jeden wulkan, chyba na tamten. Nie wiem, czy wam dobrze pokazuję, bo mam problemy z pokazywaniem, a nie widzę siebie w ekranie. Ale na tamten wulkan mamy właśnie jechać, wejść dzisiaj. Nie jest to jakieś tam ponoć strasznie wymagające, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jest wymagające, bo jak wiecie, jestem gruby. A grubi ciężko mi się wchodzi w różne miejsca. I no zobaczyć, bo tu już zaczyna się ten popcorn cały, czyli... Może nie stań tu na jednej mojej. Sposób. Spójrz, jaki ślimaczek. Fajne. Ha jest nieme w języku hiszpańskim, a to jest miejsce, które jakby w nawigacji znaleźliśmy, że właśnie Popcorn Beach znajduje się na... Żebym wam źle nie powiedział teraz. Playa El Hierro, czyli albo Hierro, albo Hierro. Rzeczywiście z tego więcej plus jest to połączone z lawą, zastygniętą lawą i taką czarną plażą. Są też muszelki, a ten popcorn to zwapniała rafa koralowa. Jestem ciekawy, czy dobrze mnie słyszycie, bo tutaj tak wieje, że widzicie to po włosach. Mam nadzieję, że mikrofon daje radę. I co, fajnie przyjechać, fajnie zobaczyć. Zajebiście wielkie fale są dzisiaj. Ocean wygląda spoko, ładny kolor wody, słońce wyszło teraz, więc też jest przyjemnie. Szczerze mówiąc, z dzisiejszych atrakcji bardziej jaram się z pójściem na ten wulkan wygasły niż tym, ale to też było fajnie zobaczyć. To jest w ogóle śmieszna rzecz. Te rzeczy tutaj to budowane przez plażowiczów osłony przeciwwiatrowe, czyli kamienna wersja naszych parawanów nadmorskich. Dojechaliśmy na... Onda. Tak.
To jest Calderon Ondo. I tu na znaku. Musimy się trzymać zielonej trasy i pokazuje niby, że to jest 5 km, a ja na to się nie pisałem. Mamy wodę. Jesteśmy gotowi na tą wycieczkę. Mamy też bluzy. O, i tu mama Alonka. A, Alonka testuje DJI Oldsmobile 3. Ma go pierwszy raz w rękach i przeszła szybkie szkolenie i chyba dobrze idzie. Tu mieszkamy w Colarejo. Nawet to gdzieś tutaj dokładnie mieszkamy. I idziemy chyba na to. Miejmy nadzieję, że wrócimy i damy radę. Uważaj na nóżki, że damy radę. Dla mnie jest to taka pierwsza dość znacząca wędrówka od naprawdę długiego czasu. Odkąd zaczęło się siedzenie na chacie i praca z domu, to naprawdę ja większość czasu spędzam w domu i nie wychodzę. A teraz mam okazję iść tam. O, zasłaniam wam to tam. I o ile to w aparacie nie wygląda tak dużo i majestatycznie, bo aparat jest dość szeroki i tutaj nam zmniejsza całą perspektywę, to naprawdę jest to naprawdę duże. I te zbocza też wyglądają naprawdę fajnie. Nie zdążyliśmy przejść zbyt wiele, ale już też się zaczęły problemy. Alonka, powiedz, jakie są problemy? Gorąco się zrobiło. A my przeszliśmy gdzieś stamtąd, gdzie minut. Idziemy z 10 minut, a pewnie z 15 minut ogólnie staliśmy, nagrywając, robiąc zdjęcia i tak dalej. Droga robi się bardziej wyboista, coraz bardziej wyboista. Najlepsze jest to, że wulkan, na który idziemy, to nawet nie jest on, bo ten wulkan jest za tą górą jeszcze. Chcesz coś dodać? Ja nie lubię gór. Ani łazić po górach nie lubię. A co to za zwierzę tam chodzi? No schowało się teraz, jakie czarne chodzi. Koza. Koza? No i widzimy swoją pierwszą kozę tutaj. Nie, to pies. A nie, to pies. Czyli koza to nawet nie jest ona. A może koza albo pies. Jak słyszycie, ja już jestem trochę zadyszany. Ale widok już tak naprawdę po tak krótkim kawałku jest mega. Po prostu te wszystkie góry tutaj, wulkany, bo pewnie większość tych gór to wulkany. O, to pomogę ci. Stopy bokiem trzeba stawiać, jak Indianie. Stopy trzeba stawiać bokiem, do zewnętrznej strony. A, już nie. Nauczyłem się tego w Kaczorze Donaldzie, jak byłem mały. Dobra, i to jest prawdziwy cel naszej wędrówki. Dopiero widać to po wyjściu z tej góry, czyli tej, którą widzieliście na samym początku. I tam na samą górę można wejść i zobaczyć krater. Ale Alonka wymięka. Nie chce mi się tam iść. Nie fajnie tam jest. Bo tam trzeba wysoko iść. A przed nami chyba najgorszy fragment naszej wycieczki. I jest to chyba najbardziej stromy kawałek, tak mi się wydaje. Ale powiem wam, że ja mam lęk wysokości. I ogólnie jakąś taki lęk przed głębokością. Boję się głębokiej wody. I strasznie boję się takich zboczy, które nie mają poręczy z boku. A tak jak tutaj właśnie. No ale zobaczymy. Bardziej chyba ciekawi mnie to, żeby zobaczyć, jak wygląda wulkan od środka na żywo, bo nigdy go nie widziałem, niż ten strach przed brakiem poręczy na tej ścieżce. Chociaż to może z tej perspektywy wygląda tak źle, a ogólnie spoko. Zobaczymy. Gorsze jest to przed nami, bo tu jest stromo. Dajesz radę? Dobra, nie jest tak źle. Robi się stromo. Jeszcze kawałek. Szczerze mówiąc, się trochę cykam, bo jest tu strasznie wysoko. Mocno tu wieje. Boję się, że mi zwieje aparat i że mnie zaraz stąd zwieje. A naprawdę jest tu wysoko. Wejdziemy. Widok jest no w szoku. Naprawdę w szoku. Mega ładnie. Stamtąd mniej więcej gdzieś stamtąd zaczynaliśmy. Obchodziliśmy tą górę. Wyszliśmy tu i wchodzimy tędy. I idziemy tam.
weszliśmy, udało nam się. Ja szczerze mówiąc to cały czas się cykam, że mnie stąd mówi wiatr. Jezu, strasznie tu wieje. A wulkan, fajny, szczerze mówiąc liczyłem na coś bardziej ekstra niż jest. Ale fajnie coś zobaczyć, widzę to pierwszy raz w życiu, nigdy nie widziałem wulkanu na żywo. Nieaktywnego wulkanu na szczęście. O, patrz, ziomek! Gdzie? O, no. Jest ziomek. Czy one żyją na wulkanie? W ogóle jak tu się siedzi, to taki respekt się czuje przed wszystkim. I samo to, że to jest wulkan, który kiedyś wybuchł i dołożył kolejną część tej ziemi, tego terenu. I tam w ogóle są kolejne wulkany. Trochę mniej wieje już. Już trochę się przyzwyczaiłem do tego, ale jakby myśl tego, że tu jest spadek, tam jest spadek, jesteśmy wysoko. Jakoś tak aż gęsią skórkę mam. Nasze buty nie wyglądają najlepiej. I wracamy teraz w drogę w dół. I mam nadzieję, że wrócimy też inną drogą, która będzie trochę łatwiejsza w zejściu i dużo bardziej płaska. Jak się schodzi? Boczkiem. No właśnie. Zeszliśmy, jesteśmy w połowie drogi. Druga ścieżka jest dużo prostsza. Tak naprawdę jest ścieżką dla dzieci. I w sumie powinniśmy chyba nią przejść. A nie tą, którą szliśmy na początku. Nie, nogi bolą. Nie. To tam. I tam dalej, to jest ten wulkan, tylko że jeszcze troszkę dalej. A to jest ta pierwsza góra, wokół której szliśmy. Ale widok chyba najfajniejszy jest na tą drugą stronę, tam. Nie wiem, ale mnie akurat fascynuje, bo kojarzy mi się z jakimiś scenami, w ogóle krajobrazami z Gwiezdnych Wojen. Tam chyba też jest kolejny wulkan. Przecież dla mnie tutaj każda góra, która będzie miała ścięty czubek, będzie wulkanem. Więc wszędzie są wulkany tutaj. Same wulkany. I wiatraki. Idziemy teraz trochę do stolicy wyspy. Porto del Rosario. Zanim to zrobię, czy zanim wyruszymy w ogóle, to muszę zdjąć buty, bo wyglądają one tak. Czyli niezbyt dobrze. Ale na szczęście szybkie odkurzanie daje radę. A swoją drogą te New Borki były też całkiem wygodne na tej trochę wymagającej przeprawie przez górę. Krater. Tak, Alonka mi poprawiała, że to nie jest wulkan, tylko krat. Dobra, jesteśmy gotowi do drogi. Ja mam spadek formy, czuję się jakbym dostał udaru od chodzenia po tych górach. I szczerze mówiąc, marzę o tym tylko, żeby się zdrzemnąć i coś zjeść. Co akurat do mnie pasuje. Pokażemy wam kawałek tego miasta. To co sami zobaczymy. Nie wiemy jak działa tu parkowanie. Są zielone i niebieskie linie przy parkowaniu. I jest parkometr. W innych miejscowościach jeszcze tego parkometru nie widzieliśmy. I nie wiemy, czy iść YOLO i nic nie płacić i liczyć na to, że nie dostaniemy mandatu, czy zapłacić. Centrum handlowe jak każde inne, nic ciekawego. Te same miejsca w sumie, które są i w Coralejo, w sensie te sklepy sportowe. Ale na przykład jeden z fajnych sklepów jest sklep, w którym są tylko i wyłącznie case'y na telefony. Alonka już była, kupiła 3 case'y na iPhone'a. No, ale no, nic wartego pokazywania. Idziemy też, poszukamy teraz czegoś, gdzie rzeczywiście można zjeść, bo ja naprawdę padam. Słabo się czuję, a jeszcze droga do domu nas czeka. Jesteśmy teraz na głównej ulicy miasta Puerto del Rosario, czyli stolicy Fuerteventury i wszystko jest tu zamknięte. Na pewno też z perspektywy tego, że jesteśmy w porze siesty, bo jest godzina 16 z groszami. Główna ulica prezentuje się całkiem spoko, jakby jest to jakiś ładny stary kościółek. Tu zapewne budynek gminy. Primero de Mayo. Obstawiam, że to budynek. Myślałem, że to jest budynek, że burmistrzu mieszka. No i chodzenie w maskach w tym upale, chociaż wiem, że wy macie gorzej.
bo w Polsce upały są większe, jest trochę męczące. Dobra, tu chyba nic nie będzie, bo tam już się ta ulica kończy. No nie. No, zawijamy. Zawijamy i idziemy, właściwie pójdziemy do samochodu chyba. Sprawdziliśmy, że najbliższy McDonald's i chyba jeden z dwóch na całej wyspie znajduje się 13 km stąd. I jest duża szansa, że tam pojedziemy, jeżeli nic nie znajdziemy. I ostatnie miejsce, w którym już się z wami będę żegnać, bo sporo dzisiaj rzeczy zobaczyliśmy, a tak naprawdę pojeździliśmy tylko w sumie po północy wyspy. Teraz przyjechaliśmy do miejsca, w którym w skałach jest dziura i w trakcie przepływu tworzy się tam naturalny basen z wodą z oceanu. Jak widzicie, jest tam całkiem sporo osób. I też sporo osób przychodzi po prostu to obejrzeć. Fajnie to wygląda i to tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki, nazwijmy to, vlog turystyczny wam się podobał. Kiepski ze mnie przewodnik, po prostu pokazuje wam, w jaki sposób sam spędzam wakacje za rąką. I mam nadzieję, że jeżeli komuś pomogłem przy okazji tego, bardzo się cieszę, ale przynajmniej mam nadzieję, że przyjemnie wam się to oglądało i że obrazek jest przyjemny. Widzimy się już w kolejnym odcinku, pewnie dalej jeszcze z Fuerte, więc do zobaczenia, hej!